Dzień dobry kochani, witajcie w środę spod pieca. Ja właśnie zrobiłam ogień i coś mnie tu wkurza, nie chce mi się, coś mi ten wentylator zamiast do góry podbijać temperaturę, to on jakoś na dół to zbija, nie wiem o co chodzi. Muszę poczekać i zobaczyć, czy ona za chwilę pójdzie z powrotem do góry, czy też nie. Bo normalnie mnie to drażni, nie wiem czy mam zepsuty ten sterownik, czy to tak faktycznie robi samo, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, ale już od dłuższego czasu to zauważyłam, że temperatura idzie w górę, a potem po jakiejś chwili ona idzie w dół i nie wiem, jakby ten piec zagaszał ten ogień. Często tak jest właśnie. Nie wiem o co chodzi, słuchajcie. Ale chyba muszę go wyłączyć i zobaczyć co to się podzieje, jak go włączę z powrotem, czy on pójdzie do góry, czy on dalej będzie chłodził jakby. Bo to wychodzi na to, że on chłodzi. Nawet pompka się wyłączyła. Kurde, z elektroniką, nie? To tak jest, jak jesteś na elektronikę, to dalej chłodzi. Nie wiem, poczekam tu jeszcze chwilę, już i tak tutaj godzinę czasu stoję. Zanim zmieciłam i tak dalej, to jeszcze chwilę poczekam, zobaczę. No, dzisiaj jest zimno jak cholera, dlatego robię ogień, bo nawet śnieg padał, słuchajcie. Nawet padał przed chwilą śnieg, więc chcę nagrzać w domu. Bo później my pojedziemy na basen, a jak pojedziemy na basen, to... no to nikogo nie będzie w domu i będzie chłodno, jak wrócimy, nie? Więc tyle, ile nagrzeję teraz do południa, do 17, tyle będzie ciepła później w domu. No, kurde, że ta pogoda tak skacze, to mnie po prostu... No tak, ale kwiecień pleci. Też jest takie przysłowie, bo przyplata trochę zimy, trochę lata i to tak jest. Dobra, słuchajcie kochani, ja przywiozłam chłopaków i dzisiaj jest dzień przynoszenia wszystkich gratów z piwnicy. Ja nie wiem, gdzie ja to zmieszczę. Ja po prostu nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja to mam wszystko zmieścić. My za chwilę jedziemy w sumie na basen i no, nie wiem, chcę to umyć. Chociaż część umyję, część włożę do osuszarki, a jeszcze mam do przyniesienia 3 szuflady, tak naprawdę. Te szuflady, które stały tam, pamiętacie, w tym rogu, w tej witrynie. I tam w tych szufladach są takie same pierdoły. Tutaj są takie ogólnie większe rzeczy. Mam też taki fajny pojemnik na folię i na tą... Jezu, na to aluminium spożywcze, Boże, jak to się nazywa, szybko mówcie mi. No na to, wiecie o co chodzi na pewno. Tutaj moje nalewki, mój spiritus, wszystko przyniosłam, wszystko schowam sobie tam, chyba do tej górnej szafy pochowam, bo to są rzeczy, które rzadko wyciągam, których nie będę używać. Ogólnie ten spiritus piliśmy jak byliśmy chorzy, jak byliśmy przeziębieni, to robiłam nam z cytryną. No, a ten zostanie pewnie do wiosny, do kolejnych nalewek. I tak, te kieliszeczki będę myła ręcznie. No i tak powoli to sobie, słuchajcie, wyciągam. Ja tutaj w ogóle mam dużo takich rzeczy. O, tutaj są suszone grzyby na przykład. To wszystko tutaj do góry, do tej szafki muszę schować. Do tej. No, krzyż muszę właśnie... Bartek jeszcze nie przywiercił mi na krzyż, przywiercił mi na ten zegar, a nie przywiercił mi na krzyż. Dzisiaj go nie ma, bo załatwia jakieś tam sprawy. Niedługo wyjeżdża. No. I zostaniemy znowuż sami zdani na siebie i na Pawła. No ale trudno. Tu muszę to powycierać, bo to jest zakurzone. Tu jest kokos na przykład. To wszystko będę musiała też jakoś wykorzystać. Tutaj mam chia. Co tutaj dalej? Tu jeszcze jakieś masło orzechowe, w ogóle resztka, Boże Święty. To jest wszystko po prostu, tak jak to było, tak ja to wrzuciłam. Tutaj są zmiksyt, różne masła. Nie wiem, czy to się w ogóle jeszcze nadaje. Czy to już też trzeba wyrzucić? To na pewno trzeba wywalić. Więc ja zaraz połowę rzeczy do kosza wywalę. Tu mam kolejne suszone grzyby. W ogóle muszę chyba grzybową zrobić, bo Bartek lubi grzybową. Pudło
Nie wiem, no mam kilka wolnych szafek, tak naprawdę tutaj tą u góry, tutaj te dwie mam wolne, nie, tamte dwie mam wolne, tu mam wolne i trochę rzeczy tu mogę jeszcze powpychać, ale wiecie jak to jest, jak to się wszystko wyjęło z tych starych, to w sumie nie wiem, tą tarkę chyba wywalę, bo ona jest taka brzydka, a ja mam inną, nową tarkę. I w sumie mam jeszcze do przeniesienia ze strychu i nie mogę dzisiaj znaleźć klucza. Chciałam znaleźć klucz, bo... Co, Fenusiu? Halo? Na basen zaraz jedziemy. Chciałam znaleźć klucz na strych, bo chciałam przynieść ze strychu. O, mam tutaj taki toster, ten toster... Nie wiem, ja bym go mogła w sumie tutaj postawić gdzieś. On by mi pasował do tej czerwonej sokowirówki, ale jak sobie tutaj nastawiam tych sprzętów, to znowu już nie będę miała miejsca takiej przestrzeni roboczej. Widzicie, jak ja to wyciągam, już wszystko zawalone, nie? Co ja chciałam powiedzieć? Aha, i na strychu mam też taki robot. Pamiętacie, taki do mielenia mięsa, ja go kupiłam. I ja kiedyś pasztet nim robiłam i w sumie tylko leży na strychu, a jak go sobie tutaj gdzieś muszę przynieść, tu w ogóle jest suszona aronia i to jest herbata z suszonej aronii, także ja mam tutaj masę takich skarbów, a widzicie, niezużyte, niewykorzystane, nie wiem. Pełno pojemników. O, tutaj jakieś klucze. Nie, sama smycz. Myślałam, że to klucze. Tutaj jakiś rękaw. Przedłużacze. Wszystko to jest. Dosłownie wszystko. No więc dzisiaj akcja przynoszenia. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś do wieczora sobie posegreguję i poukładam, więc się za to biorę. Ale ty na końcu świata tak nie pokrzy. Raz to jest 20 stopni, raz to jest 5 stopni chyba dzisiaj. Szybciej, chłopaki! Nie? No. Dobra, my już po basenie, słuchajcie. Ja jestem oczywiście po saunie i tak się boję, że się kurde chyba rozchoruję. Mam nadzieję, że nie, bo ja sobie cienką kurteczkę ubrałam. Bluzę. A to jest zimno. I w ogóle jeszcze po tej saunie jestem cała czerwona. Byłam prawie pół godziny w saunie i byłam też w lodowatej wodzie, w tej bali lodowatej i super. I dzisiaj wytrzymałam, ja się dwie minuty, czaisz? Skręć w lewo. W zimnej wodzie. To był po prostu hardcore, ale jakoś tak lepiej, nie wiem. Czy miałam dzisiaj jakiś taki... Czy dłużej się nagrzałam, policja wie, jakoś lepiej mi to szło. Za 600. Idziemy tutaj dzisiaj, do tej małej pizzerii. Takiej malutkiej, malutkiej. Zjeść coś, ham, ham. A tu są po drugiej stronie jakieś obiady domowe. Może tu idziemy? Co? Obiady domowe, panowie. Gołąbek de volaille. Idziemy tu. Idziemy do tej małej. O której to napisał? Nie wiem. No, po południu jakoś. Co to są za boksy? To w sumie można zabrać ze sobą do auta takiego boksa. Patrz, fajne, co? Tu jest mięso pod spodem gdzieś tam, jak się dokopie. Jan, zostaw, proszę. Co, dobra? Fajne są te lampy, które oni tu mają, nie? Przed tym, te okrągłe, te na dole. Mi się podobają. Kto? Aha, no tak, też miał takie kule, tak.
Brrr, zimno. Chodźcie zaraz, bo zimno jest. Dobra, słuchajcie, zjadliśmy, idziemy, ja idę do Rossmana zobaczyć. Muszę kupić chłopakom żel, sobie pastę i sobie farbę do włosów, bo znowu mam duży odrost na głowie. Mam nadzieję, że zdążę do tego Roska. O, jaka bajca. Panie złoty. Cóż za samochód. Jeśli zobacz, że który Rossman jest odemkły. Ten styl mnie denerwuje. Teraz go trzasnę. Nie zdążyłeś? Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Ja zaraz przyjdę, ja tylko ten nastawię to pranie z basenu. A ty, Jasiu, sobie lekcję już zrobię. O Jezu, jak zimno. O, tu był Franka komin, a Franek komina szukał. Muszę nastawić pranie z basenu. Wtedy wam pokażę, co kupiłam w Rossmanie. Oczywiście najlepiej ja nie powinnam chodzić do Rossmana sama, z chłopakami powinnam chodzić, bo słuchajcie, jak ja idę sama, to nie jest dobrze. Ale powiedziałam sobie, że w tym miesiącu mam urodziny i że jakąś nowość mogę sobie kupić i kupiłam sobie coś fajnego do testowania, ale to wam zaraz pokażę. Tylko nastawię rzeczy z basenu właśnie. Dobra.
sumie. Jeszcze nastawię chłopaków. Może później to włączę, jak chłopcy się przebiorą. No i dobra, słuchajcie. Haul z Rossmana. Byłam w Rossmanie, poszłam po żel dla chłopaków i po... Po co? I po farbę do włosów sobie, bo mam już po prostu taki odrost, takie siwki, że to się w głowie nie mieści. Ja nienawidzę mieć takiego odrostu. W ogóle pójdę chyba w piątek. Chyba w piątek pójdę do fryzjera, do mojej pani, znaczy się mojej pani, do fryzjerki takiej u nas w Bytowie, do której nie trzeba się zapisywać. A może się zapiszę, może ją znajdę gdzieś na internetach i się zapiszę, ale zasadniczo tam nie trzeba się zapisywać. Tam można przyjść ze swoją farbą i ona przyjmuje, słuchajcie, i wiele razy chłopaków obcinała bez żadnego problemu. No i chyba pójdę do niej, bo mi ostatnio wyszło tak na głowie, że ten odrost zafarbowałam sobie i on był jaśniejszy niż ta cała reszta. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czy ja za krótko trzymałam, nie wiem, ale no brzydko to wyglądało. To wyglądało jak takie ombre dziwne. No widać było, że coś jest nie tak. Więc ja po prostu kupiłam tą farbę i ja pójdę z tą farbą do tej pani. Jak mi się uda umówić, no to to się umówię. Ona dużo nie kasowała. Ja nie wiem, ile ona mnie skasowała za samo zafarbowanie. Chyba 60 zł, coś takiego. A kiedyś u mojej takiej koleżanki płaciłam 120 ze swoją farbą, gdzie normalnie z ich farbą kosztuje 120, więc dobra, nieważne. Więc tak, poszłam po farbę, kupiłam jak zwykle za dużo rzeczy. Farba, której ja używam i o którą wy się często pytacie, to jest 323, ciemna czekolada. Od nie wiem kiedy używam, bardzo dawno, dawno, dawno. I słuchajcie, parę rzeczy nowych. Gdzie te nowości? Tu są. Ok. Śmieci muszę posprzątać w torebce, bo ja mam ciągle bałagan w torebce. I tak, czyli była farba. Żel dla chłopaków, po który się udałam. Bambino i to jest żel. Zawiera legendarną oliwkę i pantenol. Z oliwką i z pantenolem, czyli taki bardziej nawilżający właśnie. Bo właśnie chłopcy nie lubią się balsamować, tak samo jak ja, a mają bardzo suchą skórę i wydaje mi się, że oni powinni albo więcej kąpieli brać i do kąpieli powinnam im dodawać jakiegoś olejku albo coś, bo mają bardzo przesuszoną skórę. No też za mało piją, co powoduje to, że skóra nie jest nawilżona od środka. Na promce kupiłam sobie szampon z Tresemme. Ja mam taki ciemny, czarny. I teraz była też promocja. I w ogóle była promocja też na tą farbę. Ja sobie farbuję tak średnio co miesiąc. Co miesiąc, co półtora. I zawsze trafiam ostatnio na promocję. Więc fajnie, że taniej mogłam kupić. No i ten szampon też był na promocji. Ja gdzieś tu mam paragon. Nie wiem, nie chcę mi się szukać, ale dobra, był na promce, dosyć takiej, bo on jest litrowy i to nie, on jest 685 ml, ale to są mega fajne szampony z tego Tresemme i one bardzo fajnie nawilżają i są bardzo mocno pieniące się, o tak, i dobrze myją, naprawdę świetnie myją, więc ja je ostatnio często kupuję. Chyba to już jest któreś opakowanie moje. Moja ulubiona pasta Blanks, która też była na promce, to jest tak, White Shock. Skończyła mi się dzisiaj, muszę przeciąć, ja zawsze przecinam sobie opakowanie, wydobywam resztę. Była też promocja na produkty z Taupy, dlatego wzięłam trzy rzeczy. Dwa żele do mycia twarzy, to jest żel do mycia twarzy, trzy enzymy, które też bardzo często już miałam i wiem, że jest dobry i sprawdzony. Tutaj jest też żel z papainą i z olejem z baobabu. To jest żel olejek do mycia twarzy, bo mi się kończy mój żel z Bingo Spa, więc to. I mój ulubiony peeling enzymatyczny, trzy enzymy z Taupy. Ja rzeczy z Taupy bardzo lubię.
No ostatnio pokazywałam wam w Denku rzeczy, które nie lubię i które już na pewno nie kupię, ale z tej serii z ananasem i z czym to tu jeszcze jest? Co to jest za owoc? Papaina? To jest ten owoc? Chyba tak. No. Więc z tej serii one są naprawdę świetne. I trzy super rzeczy, które zawsze chciałam sobie kupić, ale które zawsze były za drogie ogólnie. Znaczy się trzy. Zasadniczo ta jedna była zawsze za droga i nie chciałam wydawać na nią tyle kasy. I to jest korektor, słuchajcie, na pewno na internetach on byłby tańszy jeszcze niż w Rossmanie, bo jak one są w Rossmanie na promocji, to na internetach są jeszcze tańsze. I to jest korektor z Maybelline i to jest taki ten bardzo znany, jak coś otwiera, tutaj. Ten bardzo znany korektor, który wszyscy pewnie już w swoim życiu mieli, ale Ewa go nigdy nie kupiła, bo zawsze mi było szkoda kasy na niego, serio. Wydaje mi się, że on jest drogi, nie wiem ile on tam normalnie kosztuje. I to jest taki korektor z tym puszkiem. Ja sobie wzięłam numer 01, taki w miarę jasny, nie pamiętam jak on się tam nazywał. No, więc to zawsze chciałam wypróbować. To ma wielu zwolenników i niby jest spoko. Zobaczymy, wypróbujemy. I wam powiem, czy to jest przereklamowane, czy też nie. Kolejną rzeczą, która gdzieś tam zawsze mnie interesowała, to były podkłady z AA. Ja kiedyś miałam podkład z AA i on nie do końca mi się sprawdził, ale to był podkład w zupełnie innym pudełku. A to jest podkład taki w szklanym opakowaniu, też był na promce. I stwierdziłam, że już wezmę, że z takiej dosyć dużej promocji. I on ma być długotrwały, nawilżający, z kwasem hialuronowym, numerek 104 Sand. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. I to jest podkład o dosyć dużym kryciu, więc ja zobaczę sobie po prostu, czy to krycie jest dobre. Te podkłady, które miałam do tej pory z Eveline, to są podkłady takie słabo kryjące, po prostu lekko wyrównujące kolory skóry, a to jest podkład, ma być podkładem kryjącym, więc zobaczymy. Zobaczymy sobie. Może, że nawet jutro sobie zrobię jakiś makijaż, mam ochotę sobie coś pociapać tam na tej twarzy, a jestem ciekawa tych nowości, więc może jutro sobie zrobimy. Jutro jestem cały dzień w domu. Tak. Jutro mam cały dzień wolny, więc będę sobie w domu. Pójdę rąbać drzewo, więc mogę zrobić makijaż. I ostatnią rzeczą jest coś takiego. W ogóle chciałam krem, słuchajcie, i myślałam, że wezmę sobie krem jakiś nawilżający stopy, bo po tych rzeczach z Bingo Spa mam przesuszoną trochę skórę. Po tym kremie z witaminą C i po tym serum mam naprawdę dosyć suchą skórę. Ona się nadal przetłuszcza w strefie T, czyli czoło, nos i broda. Natomiast jest sucha, no jest sucha, bardzo uwidaczniają mi się te suche skórki i czuję, że jest taka przesuszona. Nie. Danusiu, przebierz się w piżamę, tak? Ty byś coś chciał jeszcze? A, przytulić do mamy. O, przytulić on by się chciał. I co jeszcze? Idź, lubisz w piżamę, jo? Idź. No, mama zaraz przyjdzie. Tam poukładam fianek, zostaw to. No i tak, wracając do tej mojej suchej skóry, to słuchajcie, wzięłam sobie coś takiego, co nie wiem, czy ja to kiedyś miałam, czy nie. Czy ja coś z tej serii miałam? Chyba nie. No i że mam urodziny, to wam już mówiłam niedługo, to stwierdziłam, że wezmę sobie parę nowości. I to jest właśnie nowość, taki koncentrat, żel, skoncentrowany żel codziennie na oczyszczoną skórę twarzy, szyi, również pod makijaż. I to ma wygładzać skórę i nawilżać właśnie. Właśnie przez to nawilżenie tutaj sobie
wzięłam, no i kwas hialuronowy, oczywiście, no i też to ma fajną formułę, bo formułę żelu, więc sobie sprawdzimy to fioletowe cudo, no i mój ulubiony kolor fioletowy, więc tak, ogólnie moje paznokcie nie wyglądają źle, ale są już brzydkie, więc dobra, gratisie dostałam kapsułkę PSI, jakąś, nie, czekajcie, jakąś nową, dużą, no i co, i zostawiłam w Rossmanie dużo kasy za te parę rzeczy, ale no okej, okay. Będą nowości, będzie test i słuchajcie, byliśmy też w paczkomacie po drodze, bo zamówiłam sobie to, co mi polecaliście, czyli takie podkładki do zlewu i zaraz je sobie sprawdzę. Ja wiem, ja mogłabym to kupić w normalnym sklepie, ale mi się nie chce łazić po sklepach, nie mam na to czasu. I zamówiłam sobie, a do paczkomatu zawsze mogę podjechać, po drodze odebrać, nie ma problemu. Powinno mi to pasować, a jak nie będzie pasować, to to przytnę, to zaraz sobie sprawdzimy. I tu można normalnie utnę to i git. To było po 6 zł sztuka, więc no nie będzie. Jedziesz do pracy? Nie, nigdzie nie jadę. Mam wolne i jutro też jestem w domu. A co ty byś chciał? Mhm. Dobra, i druga rzecz. Ja nie wiem. A, to jest Franek twoje. Co? Twoja to jest paczka. No chodź zobacz, a co ja ci miałam zamówić? Zapomniałeś? No, zapomniałam. Te zabczył. Jo. Nie rób, Franek. Uważaj, Achtung. Achtung, Achtung. Nie. Nie. Bo jeszcze nie. A co Franek nie ma? A co Franek zniszczył? Gumaki. No. Gumofilce. Gumofilce dla Franka, bo Franek był w lesie i zrobił dziura. Gumofilce. Jezu, 62 zł, ile pieniędzy. Poczekaj, to trzeba ulec. To jest rozmiar? 600. To jest Befado, czyli to jest ta bardzo dobra firma, która produkuje kapcie. I ja ostatnio mu to znalazłam, bo nigdzie nie mogliśmy stacjonarnie dostać ani w drówce, ani w innym gadzie. Więc Franek będzie miał nowe czerwone gumofilce. I nawet ciepłe one są, ej panie. Masz. Co ty idziesz w nich robić? Ja w gumofilcach spać, weź co puknij. Strzeliście Franka, Franek idzie spać w gumofilcach. No a ja sobie przymierzę tą matę, chociaż tu mam wszystko jeszcze do ułożenia. Jeszcze mnie czeka ułożenie prania i czeka mnie jeszcze tutaj sprzątanie tych rzeczy. No ideolo. Znaczy się, tu mam deskę do cięcia, ale będzie ta mata świetnie pasować i faktycznie nie będę sobie uderzać, bo ja już ostatnio zauważyłam, że czymś tam uderzyłam, a tak jak na to, co prawda ona też gromadzi jakieś tam bakterie, tak? Ale będę tu wkładać rozmywarki raz na tydzień i czyścić, więc git. No, tutaj te rzeczy jeszcze na mnie czekają. To muszę zanieść do pokoju, do łazienki, posegregować, poukładać pranie, więc mam dużo roboty. Odezwę się do was później. No i dobra, słuchajcie, wszystko ogarnięte, wszystko prawie ogarnięte. Tutaj są śmieci do zabrania. Tamte przedłużacze muszę wynieść albo do piwnicy, albo raczej na strych, bo ja będę z nich korzystać, chyba że je gdzieś włożę do szafy, do pokoju. Ogólnie powkładałam to wszystko byle jak na razie, znaczy się byle jak. Te szafki górne, ja już teraz to widzę, słuchajcie, że one są bardzo niepojemne. Serio, tutaj się zbyt dużo nie zmieści. Ja na razie to tak wkładam, bo wkładam i może później sobie to jakoś inaczej poukładam, ale poważnie one są wąskie. Tamte szafki poprzednie, które ja miałam, pomieściły jakby dwa rzędy na przykład talerzy, tak? Tak, ja sobie gadam, a nie wiem, co się nagrało.
No, a te szafki mieszczą mi tutaj jeden rząd talerzy. Widzicie, tutaj dosłownie bardzo mało rzeczy się mieści w te górne szafki. I ja nie myślałam, że aż tak mało rzeczy właśnie się tu mieści. Więc no, jestem w kompletnym szoku. Ja to sobie później po prostu poukładam i serio zaczynam się zastanawiać nad jedną szafką witryną, taką typową witryną w tamtym miejscu. No, już zaczynam się nad tym zastanawiać i nie wiem, czy się na to nie skuszę, tylko jak się na to skuszę, to na pewno będę miała zagraconą już tą kuchnię taką, a chciałabym mieć ten kącik zielony też i właśnie jakiś taki, wiecie, żeby ta kuchnia jakaś taka nie była znowuż zagracona jak tamta. No, ale ogólnie posprzątałam, nastawiłam zmywarkę i te podkładki, czy jak to tam się nazywa, z gazówki też wrzuciłam do zmywarki. Ogólnie już dzisiaj musiałam umyć te płytki tutaj wkoło tak przetrzeć, bo jednak ten tłuszcz na nie gdzieś tam pryska i jest to widać, ale to schodzi bez żadnego problemu. No, więc tak, zmywarka chodzi, wszystko poogarniane. Ładnie, elegancko mi się udało. Czasem ja sobie to na pewno lepiej poukładam i będzie wszystko się mieściło, tak myślę. I też podejrzewam, że po prostu rzeczy, z których nie korzystam na co dzień, może będę albo komuś oddawać, albo jakby pozbywać się ich na pewno. No, więc tak. Tak, słuchajcie, idę zmontować dla was tego vloga. Aha, jeszcze w ogóle układałam chłopakom, znaczy się układałam nasze pranie, nastawiłam pranie i układałam Jasiowi w szafie, bo po prostu ma tam taki bałagan przez to, że ostatnimi czasy sam układał, że po prostu on to już zaczynał wpychać, ja tego jakoś tam nie kontrolowałam. I słuchajcie, Jasiu sobie powpychał wszystko, stwierdził, że jak mama nie patrzy i mama nie kontroluje, to można. Zamówiłam sobie też wczoraj bodajże ten kosz do tej szuflady tam pod zlewem, więc powinien on chyba jutro przyjść. A, no i to tutaj fajnie pasuje. Ja będę musiała chyba to, nie wiem, czy to będę przecinać, czy nie, ale tutaj one zachodzą na siebie i tak to wygląda. To też nie jest źle, nie? To też nie jest źle. No, więc tak. Tylko że trzeba to po prostu podnosić, bo tam pod tą siatką się gromadzą brudy i trzeba to podnosić i wymyć, ale to też nie jest problem. Więc coś tam dzisiaj ogarnęłam. Jutro na pewno muszę jeszcze też posegregować rzeczy Franciszka. I dzisiaj cały dzień robiłam poszukiwanie klucza od strychu i nie mogę go znaleźć, nie wiem gdzie on jest, bo chciałabym iść właśnie tam na strych, wynieść te rzeczy Jasia, które są mu już za małe. I ogólnie mam tam do ogarnięcia. Muszę wywieźć tam, mam do wywiezienia do kuzynki dwa worki ubrań i też chciałabym tam poprzeglądać i poukładać i właśnie przynieść ten mój zestaw. Mam taki zestaw naczyń właśnie. Zestaw, czekajcie, porcelany obiadowej, tam nie wiem na ile osób, na 6? Chyba na 6. To jest jeszcze zestaw od ślubu. I mam tam tą maszynkę, tylko ja nie wiem gdzie ja to włożę, bo jak ja to przyniosę, to tutaj w tej dużej szafie nad lodówką mamy powkładane na razie wody i ona nam służy za też taką spiżarkę właśnie na wodę. Ale chyba będziemy musieli wodę stawiać gdzieś po prostu bokiem. Nie wiem, czy tam pod tym stolikiem może, bo wydaje mi się, że ten robot właśnie włożę tam do tej szafy. No i też ten zestaw muszę gdzieś włożyć, więc to chciałabym też jeszcze jutro, tylko muszę ten klucz znaleźć. Nie wiem, gdzie mam ten klucz, szukałam go, nie mogę znaleźć, no po prostu wsiąkł. A ostatnio przecież tam byłam 3 dni temu. Więc nie wiem, gdzie ja go położyłam. Ja go położyłam gdzieś i ja go znajdę, ale jak go szukam, no to akurat się nie znajduje, to tak jest. Dobra, więc tak, taki dzisiaj dzień jest, godzina 12:30.
a ja o 7 wstaję z chłopakami i jestem po drugiej nocce. Ale jakoś dzisiaj dobrze się trzymam. Dzisiaj był nawet fajny dzień, fajnie spędziliśmy czas z chłopakami. Nie stałam przy garach, bo poszliśmy zjeść, więc w sumie fajnie wyszło. No, także dziękuję Wam za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się ciepło, pa!